Patrząc na mnie, można się łatwo domyślić, że jestem dzieckiem wojny i wczesnych lat powojennych. Były to czasy, gdy higiena żywienia i higiena w ogóle stanowiły pewien problem. Na karb tego składam fakt, iż dosyć wcześnie zacząłem od tarczki bolesne z uzębieniem i przedwcześnie zdecydowanie przeszedłem na drugą stronę mocy, czyli do świata ludzi protetycznych. Ten świat ma swoją zaletę, bo nie pogodzą zęby, ale ma też swoje wady, no bo trzeba jeść, mówić i powinno to być w miarę niekłopotliwe. Zresztą ja do dentystów miałem na ogół szczęście. Moja górna proteza została sporządzona tak, że jestem z nią w dobrych stosunkach. Natomiast dolna, tak, była niestety dosyć taka niefrasobliwa. Zresztą taka jest uroda tych dolnych protez. No i trzeba było coś z tym fantem zrobić. U mnie stało się to przypadkowo. Idę ulicą, jest napis dentystyka, implanty, wchodzę, pan doktor młody, sympatyczny. Mówię mu, panie doktorze, mają mi się dwa implanty dolne. Mam na ten cel pieniędzy tylko tyle, a tyle, co pan o tym sądzi. Zmieścimy się, powiedział pan doktor. No i rzeczywiście, rzecz się dokonała, powiedziałbym, sprawnie, bezboleśnie, szalenie profesjonalnie. Także ja na przykład nie pamiętam zupełnie procesu rehabilitacji pozabiegowej. Natomiast dokonał się cud. Mianowicie zęby nominalnie sztuczne zaczęły funkcjonować jak własne, tyle że bezbolesne. Aż rodziło się pytanie, nie mogło tak być od dzieciństwa. Przychodzę tu, bo w Dentimie jest po prostu bardzo miło, jest nobliwie i kulturalnie. A jeśli chodzi o urodę pań recepcjonistek i w ogóle osób personelu medycznego, to przypomina się piosenka z Kaldów, gdzie pada zdanie: nie oślepiaj, włącz światła mijania. A pan doktor von Ferko, bo to o nim snuję tę opowieść, nieodmiennie życzliwy, uśmiechnięty, życzowy. Mój znakomity kolega Andrzej Łapicki mówił kiedyś tak: artysta nie musi zadziwiać nadmiarem zdolności czy intelektu, ale musi nieodzownie mieć dźwięk osobisty. Dobrze jest mieć jedno i drugie. Podejrzewam, że pan doktor von Ferko należy do szczęśliwców mających pełny zestaw. On po prostu to ma.